W okresie powstania styczniowego Lublin liczył ponad 19 tysięcy mieszkańców. 60% z nich stanowiła ludność pochodzenia żydowskiego. U progu niepodległości Lublin liczył już ponad 80 tysięcy mieszkańców, a na początku lat 30. było ich już niemal 120 tysięcy. W ciągu niespełna 70 lat populacja miasta wzrosła czterokrotnie. W tamtym czasie w Lublinie działało około 3300 przedsiębiorstw. Więc Lublin miał specjalną atmosferę. To było miasto bardzo takie patriotyczne. Mieliśmy ogromne umiłowanie tej Polski, która do nas wróciła po tylu latach niewoli. Krakowskie przedmieście. W połowie XVII wieku dookoła Bramy Krakowskiej znajdowały się jatki i najróżniejsze kramy, których rozwój i coraz liczniejsza obecność przyczyniły się do stopniowego zatracania przez bramę jej funkcji obronnych. Krakowskie pachniało pomarańczami, bananami. To nieprawda, że to nie było. Było. Każdy mógł kupić, co chciał. Daktyle, banany, pomarańcze. Wszystkie owoce południowe i popołudniowe, jak ja żartuję, mówię. Z czasem krakowskie przedmieście przerodziło się w reprezentacyjną ulicę naszego miasta. To właśnie tutaj otwierano pierwsze w mieście hotele. Na przykład luksusowy hotel angielski, który już w 1844 roku posiadał własną kawiarnię serwującą przepyszne serniki i aromatyczną kawę. Starszyca 2 i krakowskie przedmieście była kawiarnia regionalna. Tam często chodziłem. Na parterze były stoliki, gdzie kawę pito, a na piętrach przeważnie było w Ratuszowej i w Usemadyniego na piętrze były sale bilardowe. Kamienice szybko zapełniały się nowo otwieranymi sklepami i warsztatami. Sięgając do kronik sprzed wielu wieków, oczami wyobraźni możemy zobaczyć aptekę Żółtowskiego i sklep jubilerski Kalickiego. Naprzeciwko mieścił się sklep korzenno-galanteryjny pod nazwą Handel Korzenny z rozmaitymi przy tym galanteriami, prowadzony przez Jana Mincela, będącego pierwowzorem warszawskiego handlarza z powieści Lalka Bolesława Prusa. Lubelscy krawcy wiedzieli, że najlepsze w mieście materiały dostępne były tylko w składzie sukna Halberstadta i Endwejsa. Chodziłam tam kupować materiał na jakąś sukienkę ładną, czy coś takiego do domu na bieliznę, materiał. I wtedy uszyłam sobie sama na maszynie, bo chodziłam do szkoły krawieckiej. Na romantycznej kolacji nie mogło zabraknąć wina od Tomasza Mitowskiego, spolszczonego Greka, zwanego Węgrzynem, produkującego w Lublinie napój bogów już w 1786 roku. Rozrzucone dziś po całym mieście salony samochodowe skupione były w międzywojennym Lublinie właśnie na krakowskim przedmieściu. Tutaj przy ulicy Ewangelickiej na krakowskim przedmieściu był wyeksponowany taki duży, rozbite ściany, duży sklep polski, gdzie był sprzedawany polski Fiat i samochód i motocykl polskiej produkcji Sokół, pojemność 600 cm, z przyczepką czy bez przyczepki. To tutaj można było nabyć Fordy, Buicki, Oldsmobile czy chętnie wybierane przez taksówkarzy Chevrolety. Kawałek dalej Chatys i Łuszczewski handlowali małolitrażowymi i niezniszczalnymi na lubelskim bruku samochodami Tatra. Miłośnicy mody swe wybredne gusta zaspokajali w sklepie Czapskiego, gdzie można było nabyć szyte na zamówienie smokingi, fraki, palta, a nawet futra. W Śródmieście w sobie centralizowało bardzo bogate sklepy. Na przykład bardzo wielki
dom bankowy Morajnego był na rogu Kościuszki i Krakowskiego Przedmieścia. W tej chwili nie istnieje to miejsce, jest tam placyk, bo to w pierwszym bombardowaniu w Lublinie padły pierwsze trzy bomby właśnie w ten narożnik między Krakowskim a Kościuszki i tam zostały zwalone i tam zginął nasz Czechowicz. W pierwszym bombardowaniu zginął w Lublinie. W połowie XIX wieku wraz z rozwojem handlu i wymiany międzymiastowej utworzono pierwszą w mieście pocztę dyliżansową. Po Lublinie chodziły, jeździły dorożki. Innych pojazdów nie było. Chyba furmanki takie, powiedzmy, towarowe. Na przykład lód sprzedawali. Lód? No bo przecież lodówek nie było. Lód rąbali na rzece, na Bystrzycy i przechowywali w piwnicy zasypane trocinami. Rozwój techniki zdawał się być coraz bardziej zauważalny i dzięki temu w centrum miasta zaczęły powstawać nowe punkty handlowe i usługowe. Lublin z powodu handlu rozwijał się i był bardzo bogaty. Do Lublina zjeżdżali się kupcy z Rosji, sprowadzali, prawda, skóry, sprowadzali kożuchy, sprowadzali, prawda, różnego rodzaju towary, na którym się Lublin wzbogacał. Jeszcze przed II wojną światową Stanisław Jacek, wybitny na skalę krajową znawca perfum prowadzący produkcję środków kosmetycznych, otworzył najnowocześniejszy wówczas zakład i sklep fotograficzny. Na szczególną uwagę zasługuje także cukiernia Chmielewskich, która po dziś dzień funkcjonuje prężnie w tej samej kamienicy od 1913 roku. Ciekawym jest również fakt, że na długo przed I wojną światową w bramie pod numerem 36 mieściło się kino. Odbywały się walki bokserskie, walki ciężarowców, różne występy różnego rodzaju magików, no i koncerty poważnej jakiejś muzyki. Krakowskie Przedmieście to jedna z najstarszych ulic w Lublinie. Jej historia sięga końca roku 986, uznawanego za datę założenia kościoła świętego Mikołaja na Czwartku. Lubartowska. Pod koniec XIX wieku wybrukowano ulicę, obecną Lubartowską, która bardzo szybko stała się jednym z głównych ośrodków handlowych. Ciasna zabudowa, brak zieleni oraz czteropiętrowe domy z nowoczesnymi fasadami nadawały jej pozór wielkomiejskości, a mieszkali w nich bogaci, ortodoksyjni Żydzi i kupcy. Chodziłam sobie po Lubartowskiej, tam było bardzo dużo Żydów, tam Żydzi handlowali, tam Żydzi sprzedawali wszystko. To tam, jak miałam parę złotych, to tam coś kupiłam, ale raczej ze słodyczy, czy pączka jakiegoś, czy coś takiego. Byli oni właścicielami sklepów, magazynów i hurtowni na tej samej ulicy, dzięki czemu kwitł tam handel, a ulica zawsze tętniła życiem. Nabyć tu można było towary kolonialne, galanteryjne, piśmienne oraz spożywcze. To właśnie tutaj swoje siedziby miały fabryka cukierków Aromat, skład komisowy Krusze i Ender, wytwórnia mydła Jaśniej Słońca, drukarnia Polonia czy pralnia Niespodzianka. To była żydowska głowa i ja tak zawsze sobie pomyślałam, Boże, żebym ja tak mogła taki głowę mieć jak oni. Lubią handlować, mają czym handlować. No i tak się ułożyło, że trochę handlowałam, ale nie wszystkim. Przy sklepach zazwyczaj zdało się widzieć przepasanych powrozami tragarzy czy silnych Żydów o krzepkich rękach. Każdy lublinianin wiedział, że najtańsze kosmetyki i perfumy na Lubartowskiej można było nabyć tylko u Zyngiera, a świeży i pachnący chleb u wylotu nowego placu targowego. Do dzisiaj ja smak w ustach mam pieczywa,
wytwarzanego przez tych Żydów w nienormalnie czystych warunkach. Nosili w koszach 4 razy, 5 razy dziennie świeże bajgle. Nikt w tej chwili nie potrafi zrobić takiego bajgla, jak nosiły Żydówki w koszyku wiklinowym, przykrytym czyściutko serwetką, nie ręką, a patyczkiem z widełkami podawała w cenie za 5 groszy 2 bajgle albo jajeczny 1 za 5 groszy. Po załatwieniu spraw finansowych w banku na skrzyżowaniu z Aleją Solidarności w upalny dzień na łyk chłodnego piwa chodziło się do najtańszego źródła piwa znakomitych firm na rogu Lubartowskiej i Cyruliczej. W sobotni wieczór kolację jadano u Abrama Schneidera lub u Cywi Weissblech. W niedzielę natomiast po mszy nie można było nie wstąpić na słodkie delicje do Breyera i Hirschmana czy Freinda i Taumana. W czwartkowe popołudnie każdy szanujący się lublinianin musiał odwiedzić tętniący kupieckim życiem targ mieszczący się na obecnie pustym placu za ratuszem u zbiegu Świętoduskiej i Lubartowskiej. Na Lubartowskiej to sprzedawałam i pomagałam takiej starszej kobiecie, ale nie bardzo starsza ode mnie. Ona była najwyżej starsza ode mnie 5 lat, ale nie była taka sprytna do sprzedaży, tylko ten towar miała, dużo towaru. Ziemniaki miała, teraz ogórki, pomidory, wszystko co tam było, to sprzedawała. Ja podawałam i sprzedawałam i sprzedawałam, pieniądze dawałam jej, a później ona mi za to zapłaciła. Ja osobiście kupiłam na tym targu kożuch czarny, brzydko pachnący, duży, owinięty wojskowym pasem i pilotka na głowie od cichociemnego. I wtedy mnie koledzy nazywali desant, co z Księżyca spadł. Miejsce to jednak nieraz cieszyło się złą sławą. Kradzieże, bójki i napaści były tam na porządku dziennym. Dlatego mieszkańcy nieraz szukali pomocy u lokalnych adwokatów, takich jak Grzesikowski, który przyjmował klientów w kamienicy na skrzyżowaniu z Noworybną. Strefa ludzi takiego lumpen proletariatu, żeby chodzili brudny, pijany, nie. Chłopak musiał mieć piękną cyklistówkę, czerwone buty, marynarkę w kratkę i to był gość. To był łobuz, prawdziwy, prawdziwy łobuz. Ale on pana nie zaczepił, on pana nie nabił. Oni jak się bili o Kaśkę czy o Mańkę, to się bili między sobą. Nie było, że w 6 napadli na jednego, nie. Tobie się Mańka podoba i mnie się Mańka podoba, to się bili we dwóch. A nie, że czekali, zasztyletowali, zamordowali. Atmosfera, ludzie się kochali, naprawdę kochali i kochali Polskę. To jednak nie tylko odcinek pomiędzy krakowskim przedmieściem a Aleją Tysiąclecia. To również część Lublina sięgająca do Alei Spółdzielczości Pracy, przy której mieścił się niegdyś wzniesiony pod koniec XIX wieku szpital żydowski oraz majestatyczny i okazały gmach szkoły rabinów Jeszywy, którego budowę ukończono w 1930 roku. Świętoduska. Jedna z najstarszych ulic Lublina, która od XV do XVIII wieku nosiła nazwę Szpitalnej od szpitala położonego przy kościele Świętego Ducha. Naprzeciwko klasztoru znajdował się ogród, którym opiekowali się miejscowi mnisi. W 1851 jednak władze miasta przekształciły go we wspomniany już wcześniej chrześcijański plac targowy. Każdy lublinianin wiedział, że najlepsze śledzie, smażone kaszany, świeże świnie, jaja, masło i sery można było nabyć właśnie na Górce Świętoduskiej. Większość szanujących się kupców zaopatrywała się tylko w wagi rodzimej produkcji montowane nieopodal w pawilonie pod numerem 20 u Piotra Księżackiego. Na targu kupowało się kapce. Co to kapce? To takie buty, które miały przyszwy
skórzane, a cholewkę z filcu, sukna. W zimie były bardzo potrzebne, bo ciepło w nim było. Takie, jak moja mama była na zesłaniu w Związku Radzieckim, miała ze sobą skórzaną torebkę. To szewc tam na miejscu zrobił jej takie kapce, ale te przyszwy to zrobił z jej mamy torebki. Podeszew była z gumy, z jakiegoś, z opony samochodowej. Początek XX wieku to również coraz prężniejszy rozwój reklamy. Rosnące lokalnie zapotrzebowanie na materiały promocyjne zaspokajane były przez niewielką, dwuosobową drukarnię Handelsmana przy ulicy Świętoduskiej 23. Jako że zabudowa w Lublinie była w większości drewniana, miasto często nawiedzały pożary. Wówczas zza kościoła Świętego Ducha zdało się słyszeć ryczące syreny strażackie, gdyż w budynku obecnie zajętym przez Urząd Miasta znajdowała się niegdyś straż pożarna. Ciekawostką jest, że nawet niektóre wodociągi były drewniane, jak ten z XVIII wieku położony w kanale na ulicy Świętoduskiej i przykryty starymi deskami. Życie zaczyna się i kończy. Moje wspomnienia również. Zmieniałam miejsce zamieszkania aż 26 razy. W takiej sytuacji trudno o przechowanie i pielęgnację rodzinnych pamiątek. Ważna jest więc pamięć. I tę pamięć chcę pozostawić w spadku następnym pokoleniom. Młodzi, urodzeni w suwerennej Polsce, inaczej patrzą na aktualną rzeczywistość niż ciężko doświadczone moje pokolenie, a także to nieco młodsze. Ale i tak trzeba im oddać pałeczkę. Niech działa.